Pójdź, mrówko, ja cię uczyć każę. Karol Linneusz, wielki szwedzki biolog, który posortował nasze gatunki i zakwalifikował owady jako osobną gromadę, między innymi dlatego, że jego zdaniem były całkowicie pozbawione mózgu. Może i nie ma nic w tym dziwnego, bo jeśli odetnie się głowę muszce owocowej, jeszcze przez wiele dni będzie ona prowadzić mniej więcej normalne życie. Będzie mogła latać, chodzić i parzyć się. Ostatecznie oczywiście zdechnie z głodu, bo trudno spożywać nie mając otworu gębowego. Powodem tego, że takie bezgłowie funkcjonuje, jest fakt, iż owady mają nie tylko główny mózg umieszczony w głowie, lecz także włókno nerwowe biegnące wzdłuż całego ciała z muszczkami w każdym segmencie. Dzięki temu wieloma funkcjami można sterować niezależnie od tego, czy ma się głowę na karku, czy nie. Czy owady są inteligentne? Wszystko zależy od tego, co uznamy za inteligencję. Według Stowarzyszenia Mensa inteligencja to zdolność do przyswajania i analizacja informacji. Nikt oczywiście nie będzie przekonywał, że insekty zasługują na członkostwo, ale prawdą jest, że nieustannie zaskakują nas, jeśli chodzi o umiejętność uczenia się i oceniania. Rzeczy, które jak myśleliśmy potrafią wykonywać tylko większe kręgowce, okazują się możliwe również dla naszych małych przyjaciół. Między owadami istnieją jednak ogromne różnice. Te, które wiodą nudny żywot i mają proste zwyczaje, są najmniej bystre. Nie trzeba ogromnej mądrości, by przez większość życia bezpiecznie siedzieć w zwierzęcej sierści ze ssawką wbitą w żyłę. Jeśli jesteś pszczołą miodną, osą albo mrówką, spryt jest absolutnie niezbędny. Najbardziej inteligentne owady to te, które szukają pożywienia w wielu różnych miejscach, a dodatkowo łączy je silna więź, a więc te, które żyją w społeczności. Takie maluchy muszą nieustannie oceniać, czy to żółte to kwiat ze słodkim nektarem, czy głodny pająk z rodziny ukośnikowatych. Czy dam radę przenieść tę igłę bez pomocy, czy muszę kogoś zawołać? Czy muszę łyknąć tego nektaru, by mieć siłę, czy też mam wszystko zanieść do domu, do matki? Owady społeczne rozdzielają zadania, dzielą się doświadczeniami i w zaawansowany sposób rozmawiają. To wymaga myślenia, a efekt jest niewątpliwie imponujący. Cytując Karola Darwina, mózg mrówki jest jednym z najbardziej fantastycznych atomów materii tworzących świat. Być może bardziej niż mózg człowieka. A było to jeszcze zanim dowiedzieliśmy się tego, co wiemy dziś, że mrówka potrafi uczyć inne mrówki. Uczenie innych przez długi czas uważane było za umiejętność wyjątkową dla ludzi, niemal za dowód istnienia zaawansowanej społeczności. Uczenie odróżnia się od innych rodzajów komunikacji na podstawie trzech bardzo konkretnych kryteriów. Musi to być działanie, które odbywa się wyłącznie wtedy, gdy nauczyciel spotyka niewykształconego ucznia. Musi stanowić dla nauczyciela koszt i musi sprawiać, że uczeń uczy się szybciej. Pojęcia tego używa się w odniesieniu do komunikacji związanej z koncepcjami i strategiami. W związku z czym tańca pszczół, który jest bardziej procesem, zazwyczaj nie uważa się za uczenie. Okazuje się natomiast, że mrówki potrafią uczyć swoje koleżanki w procesie nazwanym bieganiem w tandemie. Bieg ten polega na tym, że doświadczona mrówka wskazuje innej drogę do pożywienia. Mowa o europejskim gatunku Temnothorax albipennis, który zapamiętuje drogę z mrowiska do nowego źródła pożywienia, posługując się obok śladu zapachowego – charakterystycznymi elementami, takimi jak drzewa, kamienie i inne. Aby więcej mrówek mogło znaleźć jedzenie, ta, wszystkie mrówcze robotnice to panienki, która zna drogę, pokazuje ją pozostałym. Nauczycielka biegnie przodem, by wskazać kierunek, ale ciągle się zatrzymuje i czeka na uczennicę, która biegnie wolniej, prawdopodobnie dlatego, że trochę czasu zajmuje jej zapamiętywanie punktów orientacyjnych.
gdy uczennica przyswoi sobie wiedzę, dotyka nauczycielki czułkami i wycieczka rusza dalej. Takie zachowanie spełnia więc trzy kryteria prawdziwego nauczania. Odbywa się tylko wtedy, gdy nauczycielka spotyka niewykształconego ucznia, stanowi dla nauczycielki koszt, mrówka musi się zatrzymać i poczekać, i sprawia, że uczennica uczy się szybciej, niż gdyby zdobywała wiedzę na własną rękę. Ostatnio do elitarnego klubu zwierząt, które potrafią uczyć inne różnych sztuczek, zaproszone zostały również czmiele. Szwedzcy i australijscy badacze wyszkolili je tak, by ciągnęły za sznurek, gdy chciały dostać trochę nektaru. Badacze zbudowali sztuczne niebieskie kwiatki w formie plastikowej płytki wypełnionej wodą z cukrem. Przykryto je przezroczystą płytką z pleksiglasu tak, że jedyną możliwością dotarcia do ulepu było pociągnięcie za sznurek przymocowany do fałszywego kwiatka. Kiedy naukowcy wpuszczali do przykrytych kwiatów niewyszkolone czmiele, te nic nie rozumiały. Żaden nie ciągnął za sznurek. Świetny punkt wyjścia. Następnie pozwolono, by owady pomalutku zaznajomiły się z kwiatami i odkryły, że mają one w sobie coś smakowitego. Fałszywe kwiaty stopniowo wsuwano coraz bardziej pod przezroczystą płytkę z pleksiglasu. Gdy znalazły się w końcu całkowicie pod nią, 23 z 40 czmieli zaczęło ciągnąć za sznurek. W ten sposób doiły kwiaty, aż mogły nasycić się syropem. Była to długa lekcja. Trening zajmował każdemu owadowi dobre 5 godzin. Następnym krokiem było sprawdzenie, czy wyszkolone czmiele potrafią nauczyć tej wspaniałej sztuczki innych. Z grupy owadów wybrano 3 nauczycieli. Razem z nimi w niewielkiej przezroczystej klatce obok kwiatów umieszczono nowe, nieprzeszkolone czmiele, by patrzyły i uczyły się. 15 z 25 uczniów zrozumiało, na czym sprawa polega, obserwując, jak robi to nauczyciel. Kiedy miały później okazję spróbować, same potrafiły wydoić nagrodę. Ostatecznie próba ta wykazała, że czmiele nie tylko potrafiły wypracować całkiem nienaturalną umiejętność, ale też przekazać strategię innym. Mądry koń Hans i jeszcze mądrzejsza pszczoła. Na początku XX wieku żył słynny na cały świat koń Hans. Potrafił on nie tylko liczyć, lecz także wykonywać bardziej skomplikowane rachunki. Tak przynajmniej uważano. Konisko umiało dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Zadania rozwiązywało, wystukując poprawną odpowiedź przednim kopytem, a jego właściciel, nauczyciel matematyki Wilhelm von Osten, był przekonany, że zwierzę jest równie mądre jak on sam. Później okazało się, że Hans zupełnie nie potrafił rachować. Znakomicie natomiast radził sobie z odczytywaniem bardzo subtelnych sygnałów mowy ciała i mimiki osoby zadającej pytania. Człowiek, który podawał koniowi działanie, musiał przecież znać wynik, by dowiedzieć się, czy zwierzę odpowiada prawidłowo, a nieomal niezauważalny, nieświadomie wysyłany sygnał przy prawidłowej odpowiedzi zupełnie zwierzęciu wystarczał. Prawdę mówiąc, kontrolować tych sygnałów nie był w stanie nawet psycholog, który ostatecznie zdemaskował Hansa. Pszczoły natomiast, jak wykazują ostatnie badania, naprawdę umieją liczyć. Niezbyt biegle, nie opanowały też 4 działań w stopniu większym niż Hans. Wciąż jest to jednak dość imponujące osiągnięcie, gdy dysponuje się mózgiem wielkości ziarenka sezamu. Pszczoły miodne umieszczono w tunelu i wyszkolono tak, by po przejściu pewnej liczby punktów orientacyjnych oczekiwały nagrody, niezależnie od tego, jaką odległość musiały przelecieć. Okazało się, że pszczoły potrafią liczyć do 4, a gdy już się tego nauczyły, niezawodnie sobie radziły nawet wtedy, gdy punkty orientacyjne zmieniano na nowe, w typie, którego wcześniej nie widziały. Pszczoły dobrze sobie radzą nie tylko z matematyką, jak na tak małe istotki. Dobre są również w nauce języków. Tańczące pszczoły.
mniej więcej w tym samym czasie, gdy żyli von Osten i jego nie tak znowu mądry koń, w sąsiedniej Austrii dorastał przyszły laureat Nagrody Nobla, Karl von Frisch. Kochał zwierzęta już od wczesnego dzieciństwa i musiał mieć wyjątkowo tolerancyjną matkę, która miała cierpliwość do jego bogatej kolekcji znalezionych pupili. W dzieciństwie Frisch wymienił w dzienniku 129 różnych zwierząt, w tym 16 ptaków, 20 odmian jaszczurek, węży i żab, a także 27 różnych ryb. Później, jako zoolog, zainteresował się głównie rybami i postrzeganiem przez nie kolorów. Niemal przypadkowo, bo żyjące w wodzie obiekty badań miały przykry zwyczaj zdychania w drodze na konferencję, gdzie miały demonstrować swoje próby. Karl zaczął zamiast ryb studiować pszczoły. Karl von Frisch dokonał dwóch wielkich odkryć. Wykazał, że pszczoły widzą kolory i że potrafią poprzez zaawansowany taniec opowiadać sobie nawzajem, gdzie można znaleźć pożywienie. To właśnie za to w 1973 roku dostał Nagrodę Nobla. Udowodnił, że kiedy pszczoła miodna trafi na bogate źródło nektaru, leci do domu i opowiada siostrom, gdzie znajdują się kwiaty. Tańczy, kreśląc mniej więcej kształt ósemki, jednocześnie kręcąc pupą i wibrując skrzydełkami na prostym odcinku trasy. Szybkość tańca mówi o odległości od kwiatów, podczas gdy kierunek w stosunku do pionu opisuje położenie kwiatów wobec pozycji słońca. Dziś taniec pszczół jest jednym z najintensywniej analizowanych i najlepiej zbadanych przykładów komunikacji zwierząt. Historia mogła jednak potoczyć się zupełnie inaczej, ponieważ hitlerowskie Niemcy były bardzo bliskie zablokowania badań, jeszcze niemal zanim te się zaczęły. Karl von Frisch pracował mianowicie na Uniwersytecie w Monachium, a sympatycy Hitlera w latach 30. ubiegłego wieku przyglądali się uważnie listom pracowników, szukając wśród nich Żydów. Kiedy okazało się, że babcia von Frischa była Żydówką, Karl wyleciał z pracy. Uratował go jednak maleńki pasożyt, wywołujący chorobę pszczół, która dziesiątkowała niemieckie pasieki. Pszczelarzom i kolegom z uczelni udało się przekonać nazistowskie kierownictwo, że dalsze badania prowadzone przez Frischa są całkowicie niezbędne, by ocalić niemieckie pszczelarstwo. Kraj pogrążony był w wojnie i potrzebowano każdego rodzaju żywności, jakiej było w stanie wyprodukować rolnictwo. Spadek liczebności pszczół okazał się więc nie do przyjęcia i tak oto Frisch mógł kontynuować swoje badania. Twoja twarz coś mi mówi. Przez długi czas myśleliśmy, że tylko wyżej rozwinięte zwierzęta potrafią rozróżniać poszczególne osobniki. To przecież stanowi fundament tworzenia osobistych relacji. Było tak do czasu, gdy pewien ciekawski badacz sięgnął po farbę modelarską i zaczął malować głowy os z amerykańskiego gatunku Polistes fuscatus, który należał do klecanek. Budują one z przerzutej masy drzewnej przypominające rozetę gniazda małych komórek przeznaczonych dla larw. Gniazda te zawieszone na paliku przypominają odwróconą parasolkę. W przeciwieństwie do naszej zwykłej osy, która również buduje gniazda z masy papierowej, gniazda tego gatunku nie mają ochronnej otoczki wokół komórek. Osa ta żyje w silnie zhierarchizowanej społeczności, w której trzeba wiedzieć, kto jest szefem. Być może to dlatego ten gatunek tak znakomicie radzi sobie z rozpoznawaniem poszczególnych osobników po twarzach. Osa, którą pomalowano tak, że zmienił się wzór jej pasków, po powrocie do gniazda spotkała się z agresją. Pobratymcy nie rozpoznawali jej i nie wiedzieli, co mają z nią zrobić. Aby zapewnić grupę kontrolną, naukowcy pomalowali również kilka os w taki sposób, że osobiste wzory się nie zmieniły. Te osobniki po powrocie do gniazda nie spotkały się z żadnymi szykanami. Fascynujące jest również to, że po kilkugodzinnych przepychankach współmieszkańcy przyzwyczaili się do nowych, pomalowanych twarzy. Agresja się skończyła i wszystko wróciło do normy.
Pozostałe osy przekonały się, że to rzeczywiście jest panna Osowska, chociaż trochę przesadziła z makijażem. Wynika z tego, że osy rzeczywiście potrafią rozpoznawać i rozróżniać poszczególne osobniki w swej społeczności. Pszczoły miodne idą jeszcze o krok dalej. Potrafią rozróżniać ludzkie twarze w formie portretowych zdjęć. Ponadto pamiętają poznaną twarz przez co najmniej 2 dni. Wątpliwe, czy mają jakikolwiek stosunek do tego, co faktycznie widzą. Prawdopodobnie uważają, że na przedstawianych im zdjęciach znajdują się jakieś dziwaczne kwiaty. Jest to nowa, fascynująca wiedza. Zmusza nas do całkowitej zmiany myślenia o tym, jak przebiega rozpoznawanie twarzy. Mówimy tu mimo wszystko o tym, że zwierzęta o mózgu mniejszym niż literka O w tej książce potrafią zrobić to samo, co ludzie z procesorami o rozmiarach kalafiora. Lepsze zrozumienie tych procesów może pomóc ludziom cierpiących na prozopagnozję, a więc niezdolność do rozpoznawania twarzy. Być może umiejętność tę będzie można także wykorzystać w monitoringu, na przykład na lotniskach. Nie w formie szklanej klatki z brzęczącymi pszczołami, wpatrującymi się w nas surowo, gdy przechodzimy przez kontrolę celną, chociaż byłoby to bardzo fajne, ale raczej na zasadzie przeniesienia schematów rozpoznawania wzorów twarzy przez pszczoły do procesów logicznych, które realizować mogą komputery. Można mieć nadzieję, że zapewni to lepsze, automatyczne rozpoznawanie twarzy przez kamery monitoringu i na przykład poszukiwanie znanych przestępców w miejscach, w którym panuje duży ruch. Rozdział 2. Seks sześcionogów. Dlaczego owady osiągnęły tak olbrzymi sukces jako grupa zwierząt? Dlaczego są tak różnorodne i niewiarygodnie liczne? Mówiąc wprost, bo są małe, sprytne i sexy. Życie na Ziemi rozciąga się na 10 klas wielkości. Od bakterii, mykoplazma, miliardowe części metra, po gigantyczne kalifornijskie sekwoje, które potrafią wystrzelić w górę na ponad 100 metrów. Owady obejmują 6 tych klas z dolnej części skali. Od samców bezskrzydłych, rzęsikowatych, które są mniejsze od przekroju ludzkiego włosa, po straszyki o długości ludzkiego przedramienia. Oznacza to, że absolutna większość owadów to organizmy niewielkie, wymagające jedynie malutkiej kryjówki, by schować się przed wrogami. Mogą przy tym wykorzystywać zasoby, które nie interesują większych zwierząt. Owady są do tego niezwykle sprytne. Wykazują się elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi. Dzięki skrzydłom potrafią pokonywać duże odległości, jak na swoje skromne rozmiary, a dzięki opanowaniu 3 wymiarów przestrzeni powietrznej mają dostęp do znacznie większej liczby źródeł pożywienia. To, że większość owadów spędza dzieciństwo w zupełnie innej formie cielesnej niż dorosłe osobniki, sprawia, że na różnych etapach życia mogą wykorzystywać zupełnie inne miejsca do mieszkania i źródła jedzenia, a młodzież nie musi konkurować z dorosłymi o żywność. I na koniec, owady posiadają zdolność do niezwykle szybkiego rozmnażania się. Nie ma wątpliwości, że to właśnie łażąca po ścianie mucha uznała, że to do niej Bóg zwraca się, mówiąc: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Wyobraź sobie tylko, zacznijmy od 2 muszek owocowych i zapewnijmy im idealne warunki przez cały rok. Oznacza to 25 pokoleń muszek. Każda mamusia składa 100 jajek. Załóżmy, że wszystkie dorastają. Połowa to panie, parzą się one i składają kolejną 100 jaj. Gdy minie rok, żyć będzie właśnie 25 pokolenie. Samo ono liczyć będzie niemal septylion słodkich, czerwonookich muszątek. Septylion to jedynka z 42 zerami. Aby uzmysłowić sobie taką liczbę, można sobie wyobrazić, że ściskamy te wszystkie muchy w ogromną muszą kulę. Jej średnica będzie wtedy większa niż odległość od Ziemi do Słońca.
Och, jak dobrze, że owady mają wiele wrogów, bo bez tego na naszym globie nie byłoby już dla nas miejsca. Na szczęście większość owadzich jaj nigdy nie dotrwa do dorosłości. Większość insektów zdycha z głodu, zostaje pożartych lub ginie w inny sposób na długo przed założeniem rodziny. To ostra walka. Z czasem owady wykształciły w sobie nieprawdopodobną liczbę przystosowań, związanych między innymi z wyborem partnerów i rozmnażaniem. Niektórym z nich przyjrzymy się w tym rozdziale. Kontynuacja tej opowieści o owadach będzie na kanale Innowidzenie. Link do tego kanału jest pod tym filmikiem. Zainteresowanych zapraszam. Dar i już.